widać, że Rafał powrócił i na salony powróciła musaka. Nie wiem, czy wiecie, czym jest musaka. Jest to najlepsze na świecie greckie danie. Spróbowaliśmy go pierwszy raz właśnie będąc w Grecji. Chyba to było w Atenach. Pierwszy raz spróbowaliśmy. I jest to coś jak lasagna, tylko nie ma makaronu, a są plastry ziemniaków, bakłażan, cukinia, mięsko mielone z sosem pomidorowym, pomidorkami i beszamel na wierzchu. Mówię Wam, rewelacja, niebo w gębie, no i na pewno trochę kalorii, ale nie szkodzi, nie szkodzi, lata mówią, że nie będzie, więc jakby co, to polecam Wam koniecznie przygotować albo chociaż zamówić, czy spróbować lasagne, chociaż oryginalna lasagna jest z mięsem no jak się ten zwierz nazywa, ten beczący, nie lamb po angielsku, ale po polsku jak on się nazywa, owca, owcy, dobrze mówię, jagnięcina, chyba się tak mówi, no ja nie przepadam za jagnięciną, więc u nas jest po prostu zwykłe mięsko wołowe, a to taram, pięknie się prezentują na lasagni, wiosenne, nowe, wesołe paznokietki. Właśnie zrobione. Fajna sofa? Jesteś zadowolony? Halo? Happy? Ale masz minę. No tak, ja też mam taką, jak się mnie obudzi, nie? Tak to jest, powiedz. Ja cię jutro obudzę. Wygodna sofa? Wygodnie się panu śpi? Zadowolony jest? Jest happy, approved? Jest bardzo approved. Od dwóch dni nic nie robię, tylko wyleguję się na sofie. A na dworze taka sytuacja, proszę Państwa, od 2 lat nieużywany. W końcu. Pogoda dopisuje, napełniamy basen. Pewnie to potrwa trochę. Ostatnio nam to zajęło pół dnia, więc przypuszczam, że teraz będzie podobnie. No i co? I będziemy się moczyć, nie? Jedyne w swoim rodzaju. Ciasto wodne. Nie wiem, czy mieliście okazję takie ciasto próbować. Spójrzcie. Tup, 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 tup. Tyle wody. Poleciało. To wszystko jest jakby w takim soku, który puścił rabarbar. Czytałam w komentarzach do przepisu na to ciasto, że jak się rabarbar zasypie cukrem, trzeba poczekać, aż puści sok. I wtedy na ciasto. Ale mi się czekać nie chciało. No więc mam co mam. Chyba mam deser, który będziemy jeść u łyżeczku. Poza wodą, beza fajna, beza dobra, no to będzie takie luźne ciasto, nie? Jak jest luźna dwójka, to może być i luźne ciasto, no czemu nie? Kto będzie kąpał? Tata i ja. Tata i ja, a woda jeszcze zimna, co? No. Nagrzeje się zaraz, słoneczka. Kajuś będzie odważny? Wejdzie? Wbrew pozorom ciasto znika jak marzenie i wszystkim smakuje, chociaż na początku były obawy, no i muszę przyznać, że zostałam królową kruchego mokrego, czyli jak to moja koleżanka Ania nazwała, było to ciasto i kompot w jednym, także brawo ja. Dzień dobry, witam się w niedzielę. Teraz ostatnio bardzo mało kręcę, ale to jest wszystko wina Rafała. Wszystko jego wina, więc pretensje, skargi i zażalenia proszę kierować do niego. Ja Wam podam maila. Ale jutro już wyjeżdża, więc wracamy do normy. Weekend bardzo gorący, ja bez makijażu, jak widać. Ponieważ no, szkoda mi buzi marnować, jak jest tak ciepło. Właśnie robimy sobie grilla, mamy basen cały weekend, żeśmy intensywnie pracowali i leniuchowali i odpoczywali. Dzisiaj przyjechał do nas też dziadek i chłopacy pojechali do Kadyn na plażę. Grzanki. Grzanki. Żelki. Nie żelki, tylko grzanki. Żelki. Etom. Etom. Jego ostatnie ulubione słowo. Nie te żelki. Ja będę siki jeść tego. Wszystko będziesz jadł? To, bułkę. Co będziesz jadł? Bułkę. Bułkę z masełkiem i przyprawką grzankową. Wszystko. Wszystko twoje? No. Już. No zaraz będę gotowe wszystko. I co będziesz jeszcze jadł oprócz grzanek? Ka. Ka. Ka.
Kaszane. Kaszane. Kaszane, kaszane. Kaszane, kaszane. Nie syp. Teraz mamy masło solone. Także miło spędzili męski wypad na plażę, natomiast ja siedziałam i obrabiałam, składałam ASMR. Teraz już wrócili, dziadek niestety już musiał pojechać, no i co? I robimy grilla, ale ja wymyśliłam sobie taką sałatkę, patrzcie. Zostały mi z obiadu ziemniaki, które pokroiłam w kostkę. Ugotowałam sobie 4 jajka, wrzucę tutaj kiełbaskę, która przyjdzie zaraz z grilla, czyli będą jakby kiełbaska z ziemniaczkami, z jajkiem, do tego dodam ogórka, cebulkę i trochę majonezu. Jak myślicie? Będzie dobre? Rafał już się krzywi, bo mówi, ja takich ziemniaków zimnych jeść nie będę. No to zobaczymy. Także ta ostatnia niedziela, jutro ten ostatni poniedziałek, po południu już Rafał wyjeżdża, więc musimy się nacieszyć naszym wspólnym, ostatnim, chwilowo czasem. Wracam do robienia sałatki, Rafał zaraz przyjdzie z kiełbachą i kaszaną i będziemy razem wspólnie korzystać z pięknej pogody, z ogródka, ze słoneczka. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś, a tak poważnie to narożnik. Testujemy go już 2 tygodnie i bardzo fajnie nam się sprawdza, jest wygodny, wyleżany, no bo tak jak Wam mówiłam, czy nie mówiłam, nie wiem co ja tam nagrałam, jest to narożnik używany, który odkupiliśmy na stronie Elbląskiej, pojawiło się ogłoszenie, odkupiliśmy narożnik za 300 zł. Jest to całkiem sprawny narożnik, może nie w takiej tonacji i kolorach, o jakich marzyłam, ale do tego dojdziemy spokojnie, będzie kasa, będzie narożnik. Na razie i tak nie mieliśmy na czym siedzieć. Siedzieliśmy na krzesłach, w ogóle stół z krzesłami przeniósł się, bo był tu pod oknem, nie wiem czy pamiętacie. Przenieśliśmy go tam, narożnik ustawiliśmy tutaj, żeby było wygodnie. Do oglądania. Narożnik się rozkłada, można go rozłożyć normalnie do spania. I tu ma taką wnękę na pufy, są 2 pufy, tam jedna służy za stojak na kwiatek. Kocyk, który dostałam od moich kochanych znajomych z Anglii. Jak wyprowadzaliśmy się na imprezie pożegnalnej, przydaje się, no i zawsze wiecie, przykrywając się można sobie o nich pomyśleć. Także bardzo fajna sprawa. No i tak wygląda narożnik. Ja marzyłam o ciemnym granatowym, oczywiście ściany też zmienimy kolor ścian, nie będą żółte, jak już wiecie, moi byli właściciele mieli chyba jakiś plan na punkcie żółtego, bo tu wszystko żółte. Także mam nadzieję, że teraz jak przyjedzie Rafał, to uda nam się zmienić kolor ścian i zastanawiam się nad takim jasnym siwym, coś w tym stylu, albo ewentualnie jakiś cappuccino czy coś, no jeszcze nie wiem. W każdym bądź razie jak tu będzie czerwona cegła, to bym chciała, żeby reszta ścian kontrastowała. No i do tego będzie, już jest nawet upatrzony, tylko trzeba na niego odłożyć, narożnik w kolorze takiego ciemnego, niebieskiego, nie jest to granat, jest to bardziej taki royal blue, taki wiecie, no nie wiem jak nazwać ten kolor, taki niebieski, ciemny, morski, piękny w każdym bądź razie, jak będzie to zobaczycie, o ile będzie, ponieważ ten sprawdza nam się naprawdę super, jest wygodny, nie jest za bardzo zniszczony, no a 300 zł, jak oczywiście nie mieliśmy wcześniej gdzie siedzieć, jak oglądaliśmy telewizję, to z krzeseł, także jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni. I testujemy go już, jak mówiłam, czy nie mówiłam, 2 tygodnie i jest ok. Słuchajcie, kto mi przyjdzie narwać czereśni? Jest ich jeszcze tak dużo, nie wiem, czy w ogóle widać na kamerze, bo teraz w ogóle słabo widać. Jesteśmy tak obżarci czereśniami, że już na nie patrzeć nie możemy. One już, o Jezu, już nawet ptaków nie ganiam, niech sobie się najedzą. Za dużo, a tu mam jedną czereśnię, która właśnie, no praktycznie już kończy, bo te owoce już są takie, o, przyleciał ptaszek się najeść, są już takie
nawet kilka, przedojrzałe. Natomiast tu jest druga obok, o tutaj, i to jest późniejsza czereśnia. One są jeszcze zielone, gdzie niegdzie dopiero, nawet jeszcze niespecjalnie zaczynają robić się czerwone. Więc akurat fajnie, bo odpocznę trochę od tych czereśni, bo powiem Wam, że codziennie na śniadanie czereśnie, cały dzień czereśnie. Więc odpocznę od nich trochę. No i wylęgną się kolejne czeresienki. Tutaj jest jabłonka, a tutaj, słuchajcie, basen, rozłożyliśmy już basen, pływa fotel, który dostałam od Anitki, youtuberki z Kanady. W końcu wykorzystaliśmy 2 lata, nie rozkładaliśmy basenu, woda się nagrzewa, już jest cieplutka, ponad 20 stopni. Tutaj mamy taki namiocik, żeby nikt nas nie podglądał, jak się kąpiemy, jak się relaksujemy, a przy takiej pogodzie, jak jest teraz, to nie ma nic lepszego. Chociaż ja teraz nie pójdę, nie zamoczę się w tej wodzie, no bo trochę nie mam czasu, nie? Ale popołudniami koledzy Kaja i Kaj szaleją, no bo Robert oczywiście zamknięty u góry i cierpi, i cierpi. I tak cierpi, że poprosił mnie: mamo, możemy podejść na balkon, chciałbym chociaż popatrzeć na basen. Biedne dziecko, naprawdę. A tu moje kwiatuszki. Tutaj już zaczynają rosnąć moje trawy pampasowe, które wysiałam. Myślałam, że to będą sadzonki, ale wyszły ziarenka. Mam nadzieję, że uda się coś z tego zrobić. A tutaj sobie wysiałam taką płomienną trawę, ma to być niby taki wielki krzew, który na lato jest zielony, a jesienią i zimą jest czerwony. To też miała być sadzonka, ale nie wyszło. Więc mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Pewnie nie, ale no, miejmy nadzieję, nie? No dobra, kochani, to nadrobiliśmy z materiałem, jesteśmy na bieżąco, jesteśmy na czysto, już wiecie, co tu u nas słychać. No i co, żegnam się z Wami, życzę Wam cudownego dnia, dużo, dużo uśmiechu, uśmiechnij się, naprawdę, nawet tak do siebie, tak o, a co, przecież możesz, nie? A Twój mózg odbierze to, że jesteś szczęśliwy i wszystko będzie dużo lepiej. Życzę Wam dużo, dużo zdrówka. Uważajcie, bo wszyscy już lekceważą tego wirusa. Ja nie wiem, czy on jest, czy nie ma, ale znam 2 osoby osobiście, które faktycznie były chore. Także jeżeli ktoś mówi, że to wielka ściema, no to nie wiem, sama nie wiem, co mam myśleć, ale no, ja znam 2 osoby, które bardzo, bardzo ciężko to zniesły, ale żyją. Także też uważajcie, bo tak jak mówię, wszyscy z tego, co ja widzę, już lekceważą. W sklepach już też, powiem Wam, że ja też już nie noszę maseczek. Czasem nawet mi się zdarza w sklepie nie założyć tej maseczki, bo na przykład zapomnę z domu. Oczywiście dalej dezynfekuję ręce, dalej myję, no ale z tymi maseczkami podobno, te maseczki są dużo, dużo gorsze dla zdrowia i właśnie dla płuc. I noszenie ich przysparza nam naprawdę, naprawdę gorszych problemów zdrowotnych niż ich nienoszenie. Ale na przykład u nas, nie wiem jak w innych miastach, ale u nas potrafi do sklepu wpaść policja i wszystkim zasolić mandaty. Mi się jeszcze to nie zdarzyło, ale jak byłam w TK Maxie, pani powiedziała, że prosi, żebym założyła maseczkę, bo 20 minut temu była policja i powystawiała mandaty osobom, które maseczek nie mają. I tak podobno też do Biedry wpadli, więc no jednak tą maseczkę przy sobie warto mieć. Ale kurczę, nie noście ich też cały czas, a tym bardziej na przykład jak jest taka piękna pogoda na dworze, nie? Bo ja dalej widzę, na przykład chodząc na spacery, dalej widzę, że ludzie noszą maseczki na dworze, w taki upał i te wszystkie bakterie, które mamy w sobie, no bo każdy ma, wydychamy i one tu się parują, skraplają i wracają nam z powrotem, powodując, że możemy naprawdę nabawić się dużo nieprzyjemnych chorób. Także no jeżeli trzeba, to zakładajcie w miejscach właśnie, gdzie jest dużo ludzi, gdzie możecie dostać mandat, ale poza sklepami czy na ulicach już dajcie sobie spokój. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnym vlogu. Pa, pa!